Jacek Dziękiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Wojciech Wojda, lider Farbenlehre. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Farbenlehre na scenie z okładem ponad 30 lat. Jezusowy wiek, 33 lata w tej chwili. 33 lata. Jak Polska się zmieniła przez te ostatnie 33 lata? Jak wy się zmieniliście przez te 33 lata? Myślę, że Polska się szybciej zmieniła niż my. My generalnie rzecz biorąc mamy diagnozę na to, jak być wiecznie młodym, czyli zmieniać się tylko w tych sferach, w których uważam, że trzeba, a w tych, których nie potrzeba, się nie zmieniać. W związku z powyższym my się zmieniam trochę wolniej, tak mi się wydaje. Ja nawet śpiewam w niektórych piosenkach, jesteśmy tacy sami, jak byliśmy kiedyś, tylko troszkę starsi, trochę może więcej w kilogramach nas jest. Więc ja generalnie u siebie takich wielkich zmian nie postrzegam. Może jestem mądrzejszy o parę rzeczy, bardziej doświadczony. Jeżeli chodzi o to, jak się zmienia kraj, no to całkowicie jest, umówmy się, zupełnie co innego. Nie można mówić, że nic się nie zmieniło i udawać, że jest tak, jak było. W 1986 roku, kiedy zakładaliśmy zespół... Jeszcze za komuny. Tak, kompletnie inne czasy, kompletnie inna sytuacja, inne opcje funkcjonowania zespołu. Wtedy w ogóle o internecie nikt nie marzył, że takie coś będzie. Już nie mówiąc o tym, że o upadku komuny wtedy nikt nie ważył też, że będzie. No ale jak wiemy, historia zatacza koło, więc ja generalnie się czuję w tej chwili jak ryba w wodzie, bo czasy powoli wróciły. Znaczy, jak to historia zatacza koło? 86 rok, kiedy zakładałeś kapelę, no była komuna, teraz mamy wolną Polskę. Tak, teoretycznie tak, ale są pewne symptomy, które na przykład ja postrzegam jako, może nie jako powrót do przeszłości, ale jako symptomy, które gdzieś tam już znam z przeszłości, o tak. Znam to z autopsji. O, takie różne sytuacje związane z koncertami, z funkcjonowaniem. Jakieś sytuacje docierają nawet, wiesz, no teraz właśnie dzięki temu internetowi to jest ta różnica. Wiemy szybciej o pewnych rzeczach. Kiedyś jak na przykład ktoś zamykał klub, to się dowiadywałeś tylko pocztą pantoflową. Dzisiaj nie trzeba. Dzisiaj klub B90, który ma nagle problemy tylko dlatego, że zrobił koncert Behemota, to już wiesz to na drugi dzień. Czy tam w Rzeszowie klub Live zamknięty z podobnych powodów, że robi koncerty metalowe. No to powiem ci, tego typu syndromy pamiętam z tamtych czasów, więc to mówię, ja się czuję jak ryba w wodzie, bo czuję się znowu młody. Znowu jest o co walczyć i jest o czym mówić, o czym śpiewać. 12. płyta Farbenlehre, Stacja Wolność jest płytą... Od razu sprostuję, 12. studyjna. 12. studyjna oczywiście, jest płytą, na której bardzo mocno walczycie, przynajmniej tekstowo. To znaczy może nawet, wiesz co, walczymy, komentujemy rzeczywistość, a że komentarze mają trochę charakter walczący, no to z drugiej strony też muzyka, którą się zajęliśmy już te 3 dekady temu, jakby wymusza na nas pewną formę walczącą, pewną formę energetyczną, energiczną, czyli aktywną. To jest muzyka aktywna, tak? Muzyka, powiedzmy, reggae, blues to jest mniej aktywna, ja tak uważam. Bardziej subtelna, bardziej wysublimowana, bardziej spokojna i tak dalej, liryczna. Natomiast my nie tyle, że prosto z mostu zawsze jechaliśmy, ale punk rock to jest muzyka prosta, aczkolwiek nieprostacka, zarówno w warstwie tekstowej i muzycznej. Cieszę się, że płyta Stacja Wolność ma dobry odbiór, że ludzie jakby rozumieją nasz punkt widzenia. Mało tego, dużo osób się utożsamia też z niektórymi tekstami, co mnie też tym bardziej cieszy, bo poruszamy tematy bieżące, a z tym jest zawsze różnie, tak? Bo czasami teksty się docenia po latach, a tutaj już jest o tyle dobrze, że na bieżąco jest to dobrze odbierane. W utworze tytułowym śpiewasz, do stracenia nie masz nic, tylko wolność. No tak, to jest taka... jakby przewrotność swego rodzaju. Zrozumiałbym teoretycznie, to na pierwszej płycie Bez pokory, gdybyś śpiewał w latach tam koniec lat 80., początek lat 90., z tego co pamiętam, ale dzisiaj tego typu słowa? Wiesz co, ja ci powiem tak, no wbrew pozorom zdziwiłbyś się, jak aktualne potrafią być te słowa w różnych kontekstach. Nie mamy na tyle mocy czasowych, żeby to opowiadać parę historii, które potwierdziły prawdziwość tych słów. Więc ja twierdzę, że ten tekst ma przede wszystkim do powiedzenia to, że trzeba mówić, co się myśli, trzeba mówić, co się uważa, bo później można żałować, że się tego nie powiedziało. Zawsze może być za późno, żeby coś powiedzieć, albo z drugiej strony można żałować, że mogłem coś zrobić, a czegoś nie zrobiłem. Ja kiedyś miałem takie podejście, bo straciliśmy parę osób bliskich, ale to jest akurat w temacie. I później żałowałem, że ich pewne rzeczy nie powiedziałem za życia. Na przykład Mariusz Zalewski, który popełnił samobójstwo, być może ze strajku, być może gdybym mu parę rzeczy wytłumaczył, parę rzeczy przekazał, to może byśmy dzisiaj rozmawiali razem dalej, bo on był dużo młodszy ode mnie.
I wtedy to był chyba pierwszy taki moment, w którym uświadomiłem sobie, że jak chcesz coś powiedzieć, to mów. A nie czekaj, bo potem może być za późno. Może już potem nie być okazji, żeby coś powiedzieć. Teraz jest okazja o tym, żeby powiedzieć ludziom, że mówienie tego, co się myśli, robienie tego, co się chce i dążenie do pewnego rodzaju wolności, nie tylko słowa, ale wolności funkcjonowania, to jest podstawa egzystencji i 30 lat temu, i podstawa egzystencji dzisiaj, więc tu się nic nie zmieniło. Wolność jest zawsze w cenie. No ale artyści, przynajmniej w Polsce, bardzo często boją się mówić o tym, co ich tak naprawdę boli, a jeżeli chodzi o sytuację społeczno-polityczną, dlatego że nie chcą ryzykować utraty fanów. A ty mi mówisz, że się czasy zmieniły. To ja ci przypomnę, 30 lat temu na ten temat śpiewał zespół Deserter w piosence Boicie się myśleć, boicie się marzyć, boicie się krzyczeć, kiedy trzeba i boicie się nie bać. A widzisz, miała 30 lat, a nadal mówimy o wolności, mówisz, że się zmieni czasy, a sam mówisz, że artyści boją się czegoś. No właśnie, a czego? No, podchodzą koniunkturalnie, nie chcą zrazić sobie części fanów. Wtedy też było tak, że pewna grupa zespołów w latach 80. podchodziła koniunkturalnie i też się bała. Nie będę wymieniał z nazwy, bo nie chcę robić nikomu reklamy akurat, bo prędzej bym negatywnie się wypowiedział, ale to też jest reklama, czy dobrze, czy źle się mówi. W związku z tym, że nie będę wymieniał nazw, ale też to były zespoły, które działały koniunkturalnie i też się bały wtedy powiedzieć nie. Były zespoły, które się nie bały i dzisiaj też tak jest. Jest grupa kapel, które się boją, większa niestety, bo chyba boją to jest właściwe słowo. To padło z twoich ust, więc ja się czuję tutaj zwolniony z odpowiedzialności za to hasło, boją się, ale chyba to właściwe słowo. Koniunkturalizm polega na tym, że wiesz, to jest bardzo prosta kalkulacja. Gra się koncerty plenerowe, bywa się w mediach. No właśnie dzisiaj ten strach wynika nie z tego, że boją się powiedzieć prawdę, tylko wiedzą, jakie mogą być konsekwencje. Że na przykład ktoś się może zastanowić, czy wziąć zespół, który śpiewa o tym i o tamtym, czy na przykład sobie nie zaszkodzi w ten sposób. Na przykład szef Wydziału Kultury Miasta X czy Miasta Y zastanowi się zawsze na ten temat. Z drugiej strony rozgłośnia też się zastanowi, czy warto puścić taki zespół, bo Jarek Janiszewski w roku 2017, a nie 1990 czy 1987 stracił audycję w radiu za to, że puścił to i tamto. Więc wiesz, to się dzieje. To nie jest tak, że to jest political, ponieważ audycja ma coś tam wspólnego z polityką, to nie jest political fiction czy science fiction, to tak się dzieje. No dobrze, ale o akcie Jarka Janiszewskiego wiesz ty, wiem ja, wie kilka osób. I właśnie, Jarek Janiszewski tutaj też o tym mówić. I o tym mówił, ale pytanie, czy to coś daje? Czy tego typu postawa, czy tego typu ryzyko coś zmienia? Jacku, ja ci powiem tak. Wiesz co, dla mnie wystarczy sam fakt, że ja się z tym dobrze czuję. Że ja w tym momencie mówię swoje, robię swoje, nie zachowuję się koniunkturalnie. I, bo wiesz co, ja lubię czasami sobie taki jestem, wiesz, lubię siebie. I lubię czasami wieczorem spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, że w sumie zachowałem się właściwie. Uważam, że zespoły, które to określiły, to strach. Ja bym powiedział bardziej nawet koniunkturalizm i strach. Bo tak jak powiedziałem, wiesz, zagrać 20 plenerów, a zagrać 10 plenerów, to w kasie jest różnica, tak? A przy zbytnim fikaniu, że tak powiem, tekstowym i ze sceny mówieniem różnych rzeczy, no z tych 10 plenerów ubędzie. Tak samo jak nie poleci piosenka w radiu za często, bo trochę za X-ów też ubędzie, nie? Z kieszeni. Więc ja bym bardziej nazwał to koniunkturalizm, ale z drugiej strony powiem ci, że mówię, jak ja mam do wyboru koniunkturalizm i spojrzenie sobie w lustro i powiedzenie, że zachowałem się w porządku, zachowałem się dobrze, zachowałem się właściwie, a przede wszystkim zachowałem się przyzwoicie, jak to ktoś kiedyś powiedział, tak, Bartoszewski, warto być przyzwoitym. Ja uważam, że dzisiaj zwykła przyzwoitość nakazuje o tym, żeby o tym mówić. Jesteśmy chwilę po rocznicy pierwszych wolnych, półwolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Dla części sceny politycznej, dla Prawa i Sprawiedliwości, no to nie jest data chwalebna, to nie jest czas, który należało świętować, nie było ich w Gdańsku. Mamy Polskę bardzo podzieloną, o czym ty też śpiewasz w utworze Kamienie. Całkiem zdrowy organizm podzielił się prawie na pół, ludzie stali się kamieniami, a między nimi mur. Dlaczego do tego doszło, do tych podziałów? Wiesz co, prawda jest taka, że niestety ktoś kiedyś w 89 roku właśnie próbował trochę sztucznie zakopać te podziały, i stworzyć coś, co jest jednością, a nie do końca te podziały zostały zasypane, tak?
I w tym momencie wiesz, jak to jest. Jak ktoś powierzchownie coś zasypiesz, to gdzieś tam w ludziach jest. W ludziach zawsze będzie jakaś tam ludzka zawiść, zawsze będzie jakaś zazdrość, zawsze będzie na przykład to, co ja tutaj opatruję w tym, co mówisz, że wiesz, no, ktoś się za późno urodził, ktoś w tamtych latach nie był tam, gdzie powinien być i dzisiaj ma żal do, no nie wiem do czego, do losu, że tak się akurat stało, a nie inaczej, że na przykład go nie było przy podpisywaniu czegoś, że gdzieś tam go nie było, że gdzieś tam go nie aresztowano, gdzieś tam go nie wsadzono, gdzieś tam zaspał, kiedy warto było wstać. Wiesz, to w tym momencie to jest ten ból i te podziały były w tych ludziach. Zazdrość to jest rzecz, umówmy się, która nie znika tak szybko i tego się nie wyzbędziesz i wiesz, i zawiść to samo. W związku z powyższym stąd się te podziały gdzieś zakopane, one były cały czas. I w tym momencie, jeżeli się pojawiło ugrupowanie, pojawiła się grupa ludzi, która stwierdziła, wykopmy to z podziemia i z powrotem dajmy to, podyskutujmy na ten temat, no to z powrotem jest bardzo łatwo. Najłatwiej jest napuścić kogoś, na przykład na kogoś innej skóry, bo wystarczy hasło rzucić i już gdzieś tam ktoś tam coś powie. Przecież umówmy się, czy dowcipy o Żydach zniknęły w ostatnich 30 latach? Nie. Teoretycznie to tylko. Między ludźmi to zawsze było gdzieś tam. Rasizm czy zniknął gdzieś w takich swobodnych rozmowach? No też nie. Zawsze gdzieś tam były jakieś tam hasła, Murzynek, Bambo i tak dalej. Zawsze gdzieś to funkcjonowało. Ja pamiętam przecież tego rasizmu, to nas uczyli od dziecka. Murzynek, Bambo w Afryce mieszka. Czarno ma skórę, ten nasz koleżka, tak? I już nie mówię o tym, jak się kiedyś tam mówiło obraźliwie o gejach. I w tym momencie, jeżeli ktoś myślał, niestety, a nie ta druga strona sceny politycznej myślała, że to już jest za nami, no to teraz się okazało, że akurat Prawo i Sprawiedliwość udowodniło, że to nie jest za nami. Ale Prawo i Sprawiedliwość dzięki temu może też rządzi. Może oni lepiej czują puls społeczny, lepiej odczytują. I tu niestety jest problem, tu niestety, mówię niestety, jest problem, że tak może być. Że oni bardziej wyczuwają nastroje społeczne, oni bardziej wyczuwają to, co boli, ale też bardziej grają na emocjach ludzkich. Oni doskonale wyczuwają kogo trafiać strzałom Amora i kto może się do nich przekonać. Czyli do ludzi biednych, do ludzi ubogich, do ludzi zagubionych, do ludzi, którym się w życiu generalnie coś tam nie udało. Nie do ludzi sukcesu oni, ale a dlaczego uderzą do tych ludzi? Bo tych ludzi jest więcej. A w wyborach nie liczy się ten, kto ma rację, tylko ten, kto ma więcej głosów. Tak jak w piłce nożnej, nie liczy się, kto lepiej gra. Liczy się, kto więcej bramek strzela. Zaskoczył cię wynik wyborów europejskich? Wynik wyborów europejskich mnie zaskoczył, dlatego, bo wydawało mi się, że wybory europejskie akurat bardziej powinny zainteresować i bardziej byłem spokojny o ten wynik niż o następnych wyborów. A teraz już nie wiem, co na ten temat myśleć, bo to mnie zaskoczyło, ale wydaje mi się, że to się też da się to wytłumaczyć bardzo prosto. Otóż wydaje mi się, że po raz pierwszy ta prawa strona wyjątkowo na poważnie potraktowała te wybory, wyjątkowo się zmobilizowała. Wydaje mi się, nie chcę tutaj się mędrkować, bo wyjdę na gościa, który tutaj prawi jakieś farmazony, ale osobiście wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę chodziło o psychologiczną przewagę. Czyli wszystkie ręce na pokład, mówię o tej prawej stronie, o zwycięzcach mówię. Wszystkie ręce na pokład, bo jak to wygramy, to będziemy mieli z górki. I wydaje mi się, że tak naprawdę o to poszło. I dlatego tak się zaangażowali, dlatego puścili całą parę na to, a druga strona tego nie doceniła. Druga strona myślała, że te wybory to będzie bułka z masłem. Okazało się, że nie. A poza tym, jak wiadomo, też nie udało się do końca połączyć tej drugiej strony, więc też trudno powiedzieć. Bo nie zapominajmy, jak ktoś tam mówi, koalicja, koalicja. PiS też jest koalicją. A o tym wszyscy zapominają. A ty będąc na scenie jakoś nawołujesz swoich fanów do tego, żeby szli na wybory, do jakiejś aktywności politycznej? Wychodzę z założenia, że zespoły muzyczne i artyści generalnie powinni nie tylko się trzymać z daleka od polityki, ale powinni jakby trzymać status obserwatora i raczej oceniania tego, co widzą, a nie po swoich emocjach i po swoich sympatiach. Więc każdy z nas, na przykład Farbenlerem, mówię za siebie i za swój zespół, ma jakieś tam określone poglądy. Każdy z nas ma określoną jakąś tam preferencję, tak, polityczną, ale tego ze sceny staramy się nie prezentować. Raczej staramy się piętnować to, co nam się nie podoba, to, co uważamy za złe, za negatywne. No bo w ten sposób staramy się naprawiać rzeczywistość, która nas otacza, tak? Jak kiedyś powiedziałem, nie jestem w stanie zmienić świata, ale jestem w stanie zmienić to, co jest wokół mnie, w najbliższym otoczeniu. Jeżeli porozmawiam prywatnie z Jackiem Nizienkiewiczem i go przekonam, to już to jest mój sukces.
bo zmieniłem chociaż ten kawałek świata w jego postawie. Tak? Na swoim Facebooku nie unikasz ocen. Ale to jest prywatny Facebook. Tak. Tak, tak. To się zgadzam, ale to są moje prywatne opinie jako Wojciecha Wojdy. Natomiast jako zespół, tak jak powiedziałem, staramy się nie tyle, żeby być bezstronni, bo tego się nie da, bo umówmy się, tylko istoty bezrozumne są bezstronne. To nikt nie jest bezstronny. Zawsze jak oglądasz nawet mecz piłkarski, to zawsze z jakichś powodów jesteś za kimś. Nie, a nie ktoś mi tam mówi, że są obojętnie. Zawsze, albo ci mi się, te koszulki mi się bardziej podobają. To już wolę, żeby ci niebiescy wygrali, tak jak moja żona czasami. Nie interesuję się sportem, ale jak widzę na przykład, jak 5 minut obejrzy coś, to już gdzieś tam jakaś preferencja się ujawnia. To jest coś naturalnego i nie ma co z tym walczyć. Gracie bardzo dużo koncertów w Polsce. Natomiast my na koncertach, tak jak powiedziałem, ja oczywiście ze sceny komentuję pewne zjawiska, pewne zdarzenia, ale staram się nie nawoływać do poparcia jednych przeciwko drugim. Tego nie robię. Tym bardziej, że uważam, że bardzo źle się stało. To, co napisałem w piosence Kamienie, że się podzieliliśmy na pół. A ty masz takie poczucie, że ludzie młodzi interesują się dzisiaj polityką? Że oni mają swoich przedstawicieli w parlamencie? Mam poczucie, że się nie interesują i mam poczucie, że to źle, że się nie interesują, bo tak naprawdę umówmy się, że jak politycy poniekąd ich ubiorą, w takich butach będą chodzili za parę lat i tego nie biorą pod uwagę. Ja na przykład dlatego się interesuję polityką, dlatego się wypowiadam o polityce, dlatego też śpiewam teksty, które są zaangażowane jednak mimo wszystko. Nie stronią od tematów politycznych, tylko mówię, bez preferencji. Ja nie staram się, głosujcie na tych, nie głosujcie na tych. To byłaby bzdura, to byłoby coś niepoważnego. A my jesteśmy poważnym zespołem, wbrew pozorom. I wiesz, bardziej piętnuję zjawiska, które mi się nie podobają. Tak? Na przykład a propos wolności. Płyta się nazywa Stacja Wolności przypadkowo, bo dla mnie słowo wolność jest dużo bardziej cenne niż jakakolwiek partia polityczna. I w tym momencie co do młodych ludzi uważam, że to jest błąd. Że kiedyś się przekonałem, że to jest błąd. Ale może nie mają autorytetów, może nie mają takich właśnie drogowskazów, może nie mają kogoś. To wynika z tego, że tak jak powiedziałeś wcześniej, wielu tych ludzi, którzy mogliby być autorytetami, stronią od tematów, bo zachowują się koniunkturalnie. Ale z drugiej strony, jak młody człowiek nie ma autorytetu, no to się nie interesuje. Taki jest finał. W utworze Kontratak... Wiesz, kiedy się młodzi ludzie zainteresują, jak im internet wyłączysz? To wtedy się zainteresują w 5 minut. Dlatego tak sprawa Akta ich poderwała. Sprawa Akta, która też moim zdaniem tutaj jest kompletnie nieporozumieniem i nikt tego nie... Dziwi mnie to, że nikt z tej drugiej strony tego nie tłumaczy, o co tu tak naprawdę chodzi, że to wcale nie chodzi o to, bo wiesz, jak to kiedyś ktoś powiedział, papier przyjmie wszystko. Powiedzieć też ma na wszystko. No to prawda. W utworze Kontratak śpiewasz, co się dzieje z tym pięknym krajem, czas to nadzieja, która ucieka. A ta wolność nam odjeżdża? Normalność nam odjeżdża, tak bym to powiedział. Mało tego, świat nam odjeżdża. Ja akurat mam jeszcze takie hobby, na szczęście, które jestem w stanie już w tej chwili realizować. Dużo podróżuję, tak. W związku z powyższym, jak jeżdżę po świecie trochę, to muszę przyznać z przykrością, że odjeżdża nam świat. Odjeżdża nam Europa, odjeżdża nam pewnego rodzaju normalność. Bo to jest słowo klucz. Nie chcę to mówić cywilizacja, nie chcę to mówić technologia, nie chcę to mówić jakichś innych górnolotnych tematów, demokracja, bo to są takie dla mnie lekkie banie luki. Normalność nam odjeżdża. Ja się momentami czuję zagubiony gdzieś tam, jak jestem w świecie, normalnością. Normalnością. I jadę gdzieś i mówię, kurna, dlaczego u nas tak nie jest? Dlaczego u nas nie może być tak, że ludzie potrafią sobie normalnie rozmawiać chociażby, a w tej chwili nie potrafią. Znaczy ja z tobą mogę rozmawiać, takie, ale... Takie są głębokie podziały, taka jest zapiekłość. Są, ja oglądam też programy telewizyjne, nawet widzę program, w którym mogłem odwrócić rolę. Ciebie też tam sobie widuję, gdzie jesteś w programach z dziennikarzami. Sam dobrze wiesz, siedzą z przeciwnej strony okopani zupełnie na innym okopie ludzie i nie potraficie się ze sobą porozumieć. A teoretycznie parę lat temu było to możliwe. Mogliśmy się sprzeczać, mogliśmy się spierać, ale jesteśmy w stanie się dogadać. W tej chwili jest tak, że przy Wigilii się ludzie nie potrafią dogadać. Ja ze swoją rodziną nie siadam do stołu, bo wiem, że mogłoby dojść do rękoczynów ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie już rozmawiać ze sobą. A czyja to jest wina? To jest wina polityki właśnie? To niestety to idzie... Mediów też, bo media też niewiele w tym kierunku robią, żeby to zmienić. A z drugiej strony media stosują symetryzm, zbyt często, czyli nie widząc różnic, nie pokazując tych różnic, to każdy od razu mówi tak, tamta strona jest zła, nie, to ta strona jest zła. Wiesz, nic nie jest białe, nic nie jest czarne. Tak samo jak PiS nie jest od początku do końca zły, tak samo i druga strona nie jest od początku do końca dobra, ale trzeba się gdzieś tam spierać, trzeba się umieć. Przede wszystkim, ja to kiedyś też śpiewałem, wiesz, parę piosenek się okazuje tego Farbenera jednak jest o tyle fajnych, że one się bronią w czasie. Tak? Piosenka Aura z 2012... Niestety, można powiedzieć.
albo niestety, artysta się tylko z tego może cieszyć. To prawda. W 2012 roku była piosenka Aura, w której refren piosenki od razu zaznaczam 2012 rok. Razem możemy przecież pięknie się różnić, bo ci z pozoru czyści bardziej są brudni. Dzisiaj jak znalazł. Masz takie poczucie, nie że... Zawsze, nie, czyli nie zawsze ten, kto się wydaje czysty, jest tym czystym. Masz takie poczucie, że jesienią będzie tak, jak jest, czyli Prawo i Sprawiedliwość umocni się i pozostanie u władzy? W tym kierunku to idzie? Czy może, nie wiem, to przemówienie Donalda Tuska było jakimś takim wiatrem? Nie, nie sądzę, że przemówienie Donalda Tuska jest wiatrem, tylko że ja po tej drugiej stronie widzę dużo mądrych ludzi i jeszcze czasami wierzę w mądrość ludzi, że gdzieś tam pojawią się jakieś pomysły na to, jak wygrać z PiS-em, bo Tusk powiedział jedną mądrą rzecz, ja się z nim zgadzam. Żeby wygrać wybory, trzeba trochę też sprytu, bo tego sprytu brakuje. PiS ma sprytu... W nadmiarze. Od metra. W związku z powyższym wygrywa wybory, niekoniecznie mając rację, tak jak powiedziałem. To mój ojciec kiedyś powiedział mi takie zdanie, które kiedyś w ogóle nie doceniałem prawdziwości tych słów. Czyli synu, taki powiedział ojciec, znaczy, jak nas ogląda, to okej, ale to się ucieszy. Synu powiedział, nieważne kto ma rację. Ważne, kto jest w stanie przewalczyć tą rację. Bo to nie jest istotne w życiu, czy masz rację. Rację to możesz mieć 100 razy, ale możesz zawsze przegrywać w życiu. Bo nie umiesz jej sprzedać, nie umiesz tej racji w jakiś sposób zaprezentować tak, żeby ktoś uwierzył, że to jest prawda. I tak, z prawdą tak samo jest. Kiedyś jeden z polityków powiedział mądre zdanie, też ja czasami lubię cytować mądre zdania, a akurat tego polityka nie wymienię, bo akurat o tym zdaniu mam lepsze zdanie niż na jego temat. Okay. Powiedział takie zdanie, prawda nie jest po lewej stronie, nie jest po prawej stronie, prawda nawet nie jest po środku, prawda jest tam, gdzie jest. To prawda. I w związku z powyższym, i tak samo jest tutaj, ale żeby znaleźć tą prawdę, to trzeba też umieć jakby przekonać tych ludzi, że to tu jest problem. Ludzie nie potrafią przekonać, dlaczego na przykład obalanie konstytucji jest złe. Znaczy mówię o tej drugiej stronie. Oni nie potrafią tego wytłumaczyć prostemu człowiekowi, prostym tekstem. Ja bym podejrzewam potrafił łatwiej to zrobić i to mnie trochę zastanawia a propos tego pytania twojego o to, co będzie na jesieni. Mhm. Bo ja uważam, że PiS jest spokojnie do pokonania. Wiesz, a poza tym posłużę się porównaniem futbolowym, tak? Barcelona wygrała pierwszy mecz z Liverpoolem 3-0. Nikt nie dawał szansy Liverpoolowi, a Liverpool odbił. Tottenham z Ajaxem też wydawał się na przegranej pozycji. Odbił, tylko problem polega na tym, że oni mieli plan. A PiS ma chociażby transfery socjalne, które bezpośrednio znaczy nie, docierają do Polaków. Przede wszystkim w tej chwili jest trochę taka walka, że opozycja zachowuje się jak rycerze z szabelką w 39, a PiS jak ludzie z armatami, tak? No bo z jednej strony, umówmy się, bardzo poważna armata pod tytułem Kościół, który stanie za nich murem, bo pierwszy raz od 30 lat padły słowa o tym, że kto podniesie rękę na Kościół, podniesie rękę na Polskę. Ja nie słyszałem takich słów, a żyje 50 par lat na świecie i nigdy tak nie powiedział. No, Kościuszko powiedział coś zupełnie odwrotnego, a z tego, co pamiętam z historii, a studiowałem historię, to patriota, a powiedział coś zupełnie odwrotnego. Więc wszystko można dzisiaj powiedzieć i w związku z powyższym to jest jedna armata. Druga armata jest socjal, o którym mówisz, którym nie dysponuje druga strona. Trochę mamy nierówny wyścig, tak? To nie jest takie proste. Ale opozycja też miała tę armatę będącą dlatego, władzy. Dlatego ja na przykład mam takie rozgraniczenie, nie wiem, czy się z nim zgodzisz i czy telewidzowie się zgodzą, ale mam takie rozgraniczenie. Otóż uważam, że wybory 3 lata temu Platforma i opozycja, dzisiejsza opozycja, przegrała. A dzisiaj oni nie przegrali tych wyborów. To PiS je wygrał. Mm-hmm. I to jest taka różnica. I teraz trzeba zrobić tak, żeby powalczyć z tym zwycięzcą. Bo wtedy to PiS nie wygrał tam tych wyborów. Tam ci oddali te wybory walkowerem. Bo ja na przykład dzień wcześniej wtedy grałem, pamiętam, koncert w Białymstoku. Specjalnie ten przypadek powtórzę, bo zawsze mam go w pamięci. W sobotę graliśmy, dzień przed wyborami wtedy. To ja już w Białymstoku wiedziałem, kto wygra wybory. Mm-hmm. Bo widziałem tylko jedną siłę na mieście, na plakatach, na billboardach. Ja już wtedy wiedziałem, kto wygra. A teraz uważam, że opozycja walczyła dzielnie, ale to było za mało, żeby te armaty, o których rozmawialiśmy, pokonać, tak? A
Ty z zespołem będziesz walczył teraz na koncertach? My walczymy muzyką. Ja mam taką, my mamy takie hasło, zresztą na tej płycie w dwóch piosenkach nawet się pojawia. Specjalnie to użyłem w dwóch utworach, żeby powtórzyć to hasło. Walcz muzyką. Mhm. My nie zamierzamy wychodzić na barykady, nie zamierzamy startować w wyborach, nie zamierzamy wspierać żadnego komitetu wyborczego, nie zamierzamy angażować się w rozdawanie ulotek i tak dalej, przekazywaniu programów czyichkolwiek. My się angażujemy w walkę muzyką. To jest nasza rola. My walczymy muzyką i przekonujemy nie tyle do siebie muzyką, tylko do pewnych wartości. Bo ja uważam, że zespół Farbenlehre to jest zespół, który przekazuje pewne wartości. Nie, że my siebie lansujemy, tak? Że słuchajcie, jesteśmy wspaniali i tylko my mamy rację. Nie, ale mówimy, co jest istotne, co jest ważne. Ja też wierzę w to, na tej płycie też jest taka piosenka przewrotna, która się nazywa Dobranoc. Mhm. Ja wierzę w to, że dożyję takich czasów, aczkolwiek coraz ta wiara jest coraz słabsza, kiedy będziemy mogli wszyscy wspólnie, razem nawet z prowadzącym, powiedzieć dobranoc całej polityce. I zająć się wreszcie własnym życiem. Bo polityka powinna być tylko dodatkiem do życia, a ona jest czymś, co powoduje dyskusję, co powoduje emocje, co powoduje, że ja jestem na wakacjach na przykład daleko stąd i nie potrafię się oderwać od tego, co tu się dzieje. Bo się nagle dowiaduję, a tu Brexit, a to, a to tamto. I ta polityka, jak to kiedyś Sede śpiewał, polityka wdziera się do głów. Ja mam nadzieję, że ten czas kiedyś minie, aczkolwiek ta nadzieja już jest tylko nadzieja. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Wojciech Wojda, Farbenlehre. Zapraszamy do słuchania płyty, do czytania również książki Bez Pokory. I zapraszamy na koncerty. I na koncerty przede wszystkim. Tak, książka Bez Pokory jest praktycznie w ogóle nie o polityce, więc dlatego dzisiaj o niej zbyt długo nie mówiliśmy. Natomiast jeżeli ktoś chce się oderwać od polityki, to lektura jak najbardziej. Farbenlehre, Wojciech Wojda. Dzięki.